Kłaniamy się z kolejnego pojedynku. Znowu Chodów i znowu Akademia Rokietnica. Ciekawy mecz. Dwie, powiedzmy, generacje dzielą tych dżentelmenów. Jerzy Kudlik, wychowawca braci Kudlików. Tak moglibyśmy jeszcze powiedzieć przed początkiem tego sezonu. W tym roku już teraz mamy na to statystyki i, mówiąc kolokwialnie, kwity. Jeden z lepszych Old Boyów w kraju. Zwycięstwo w Pucharze Polski Old Boys. Także medal w Mistrzostwach Polski Old Boys. A śmietanka to doborowa. Dość wspomnieć Mariusza Rotera, Grzegorza Nowaka, Macieja Trudnowskiego, Tomasza Malinowskiego. Z tymi panami wygrać to prawie jak dojść do ćwierćfinału Polturu. No jego rywal dla nas, tabula rasa, niespodzianka, Dawid Jachimowski, i niech o nim świadczy to, że pochodzi z ośrodka bilardowego prowadzonego przez Radosława Babica, więc proszę Państwa, no z dużą odpowiedzialnością mówię, patrzymy na medalistę Mistrzostw Polski za kilka lat, jeżeli tylko wytrwa pod dyktandem, pod batutą Radka Babicy w intensywnych, żmudnych treningach, to Radek z tego młodego, zakładam, utalentowanego dżentelmena zrobi swojego, być może nawet następcę. Problem się pojawia dla ludzi, którym jeden stream to za mało. Oczywiście nie rozpatruję tego jako roszczenia, tyle tylko, że faktycznie no, ciężko byłoby zadbać o to, byśmy tych kamer mieli więcej, stołów więcej. No i przede wszystkim rąk do pracy więcej. W każdym razie teraz Jerzy Kudlik, który rozgrywa połówki, ma dylemat. Zastanawiam się, czy jest z nami Piotrek Kudlik albo Marek Kudlik. No i pytanie, czy teraz Jerzy Kudlik zostawił sobie odpowiedni kącik na bili 15. Nie wiem, czy to los tak zadecydował, czy to jakiś ukłon w moim kierunku ze strony Karola Skowerskiego, że mam przyjemność podziwiać w grze człowieka, od którego, bez którego w zasadzie nie mógłbym, nie miałbym przyjemności mówić teraz do Państwa, to ten gentleman pokazał mi, czym jest bilard, pozwolił rozwijać się w tym kierunku i dojście do miejsca, w którym warto było się zastanowić, czy należy się pchać akurat na tą bardziej eksponowaną stronę kamer, czy może miejsce po drugiej stronie kamery jest równie dobre. I dzisiaj już wiem, że każdy znajdzie coś dla siebie w bilardzie i tego wniosku nie wypracowałbym właśnie, gdyby nie Jerzy Kudlik, który przed, no już można powiedzieć, chyba 10 laty pokazał mi stół, bile i kij. Teraz ucieka ta czarna kula, biała kula w zasadzie, czarna jak wryta, i to w miejscu, w którym nie życzyłby sobie jej widzieć Jerzy Kudlik. No tak spojrzymy jeszcze, jak pan Kudlik radził sobie przed rokiem, w tym roku. A, to Piotr Kudlik. No będzie się zastanawiał teraz Jerzy Kudlik, jak rozwiązać sytuację. Wpędził się w tarapaty, a młody człowiek, którego widziałem kątem oka przemieszczając się po sali, wbija. Zapewniam Państwa, że wbija, i to tak, że czasem szczęka opada. Oj, ja chętnie zobaczę powtórkę. Chociaż oczywiście przyzna się, jeżeli to był faul Jerzy Kudlik. No nie, jednak nie udało się zahaczyć o ósemkę. No i zobaczymy teraz Dawida Jachimowskiego. Proszę bardzo, subtelnie, delikatnie. No już po tym strzale widzimy, że wielu z gentlemanów, których widzieliśmy na stole telewizyjnym, temu młodemu człowiekowi mogłoby zazdrościć czegoś, co Anglicy nazywają mianem stroke. A w polskim jeszcze nie mamy dobrego odpowiednika. Chodzi o wyprowadzenie kija. No i teraz pomyłka jest jak najbardziej, ósemka do wbicia. W tym roku Jerzy Kudlik jeszcze nie wygrał w Mistrzostwach Polski Amatorów. Ale cieszy naprawdę i budującym jest, że ten zaabsorbowany człowiek, wychowawca młodzieży, nie tylko tej bilardowej, to przecież dyrektor szkoły i nauczyciel matematyki, a także przykładny
ojciec rodziny, że znajduje czas na tak liczne starty w gronie seniorów. W każdym razie, jeżeli chodzi o jego ubiegłoroczne popisy, niestety z grupy wyjść się nie udało. Udało się ograć na przykład Kacpra Storczyka, Adama Czaplińskiego, Adriana Poznańskiego, który dobrze radzi sobie w tym roku między innymi. Więc dobry, choć może nie do końca spełniony występ. Teraz zastanawia się Jerzy Kudlik, jak ugryźć Bilę Czarną. Jest już jakaś koncepcja. Czyżby od bandyty? Tak jest, ale troszeczkę chybiony ten strzał na ósemce. Niby minimalna pomyłka na czarnej kuli, jeżeli chodzi o miejsce, w które atakował białą, a jednak na bandzie dało to efekt zwielokrotniony. I teraz błąd Jachimowskiego, podobny jak jego ostatnie zagranie. Troszkę głośniej komentarz, bo słabo słychać. Popracujemy nad tym w przerwie. No i w każdym razie ósemka na 1-0 dla Jerzego Kudlika, tym razem skutecznie. A więc 1-0. Możesz mnie ciut podgłosić, albo przede wszystkim wyłączyć. Pora zatem na rozbicie Jerzego Kudlika. Mocno, tylko gdzie biała? Biała w kieszeni. A więc taki troszeczkę nie w stylu Jerzego Kudlika błąd. No to jest... broń Boże, nie chcę być uszczypliwa, ale taka chodzący podręcznik bilardowy. Jerzy Kudlik zaczynał swoją przygodę, mając, o ile dobrze pamiętam, te początki dość mętne pojęcia o bilardzie, będąc po prostu zapaleńcem, miłośnikiem tej gry i wszystkiego, czego sam się nauczył, a co potem pozwoliło położyć fundamenty pod sukcesy jego synów, nauczył się na szkoleniach z podręczników, także tych zagranicznych, szczególnie mnie w pamięć zapadła pozycja bilard nowoczesny Ralfa Eckerta. No i teraz duży błąd Jachimowskiego. I dlatego to wszystko sprawia, że każde zagranie, każde złożenie się do strzału, każdy element bilardowego rzemiosła w wykonaniu Jerzego Kudlika jest jak rodem wyjęty z książki. I naprawdę można tego dżentelmena stawiać za wzór. Taką ciekawostkę zwraca mi uwagę Piotr Ryba. Proszę zwrócić uwagę, niech będzie miarą talentu to, co powiem, Dawida Jachimowskiego. Ten młody dżentelmen nie jest w stanie nawet oprzeć się nóg na ziemi, siadając na fotelu dla zawodników. No, do czego zmierzam? Ano do tego, że w tak młodym wieku, mimo tych wszelkich ograniczeń wynikających z tego niezaawansowanego wieku, on już jest na turnieju o randze mistrzostw polskiej, to jednym z największych w Europie.
Teraz z połówki rozgrywa Jerzy Kudlik. Ja rzucam pytanie w eter. Piotrek, Marek, czy jesteście z nami? No wyobrażam sobie, że nie, bo chyba byście łaskawie uraczyli nas komentarzem. Dawid gra 10% tego, co potrafi, proszę mi wierzyć. Zdaje się, że chodzi o Dawida Jachimowskiego. No i wierzymy, wierzymy. Marek Antkowiak, zdaje się, że gdzieś tam w tych tabelach, które z zamiłowaniem śledzę, jeżeli chodzi o rozgrywki w Rokietnicy, tam Budmarka, Badwatech chyba, takie turnieje Radek Babica organizuje. Faktycznie Marek Antkowiak się przewija, Jachimowski również, tyle tylko, że nie miałem nigdy świadomości, że Jachimowski to taki młody człowiek. Czy uda się puścić mecz Lasota-Kudlik? Wielce to nieprawdopodobne niestety, bo staramy się trzymać się zasady różnorodności, także drugi mecz z rzędu Grzegorza Kudlika, choć Jerzego Kudlika i Grzegorza Lasota oczywiście, no byłby raczej trudny do wkomponowania w plan transmisji. Tymczasem rozpędza się, ale tylko po to, by rozbić się jak o ścianę Dawid Jachimowski. W każdym razie mecz Lasota-Kudlik byłby ciekawy i życzyłbym sobie go widzieć, jednak no niestety nie tym razem. Jestem, Marek Kudlik, pozdrawiam cię serdecznie, Mareczku. No ciekaw jestem oceny gry Marka Kudlika, jeżeli chodzi o to, co prezentuje w tej chwili na stole telewizyjnym Jerzy Kudlik. Zatem do dzieła. Mam nadzieję, że zdążysz zawrzeć swoją analizę w czasie, który pozostał nam do zakończenia tego pojedynku. No i proszę bardzo. Taka typowa decyzja taktyczna. Może lewa kamera byłaby tu użyteczniejsza. Widzimy. Zagrywa połówki Jerzy Kudlik, dlatego zaczyna od dziewiątki, od tej najtrudniejszej. No i teraz zajmie się tymi dwiema zgrupowanymi. Tam jest trzynastka i zdaje się dwunastka. Właśnie tak, jak to się powinno rozwiązywać. Mając białą do dyspozycji przy odmianie 8 bil, naprawdę trzeba zaczynać od tych bil najtrudniejszych, bo przecież ta odmiana daje wybór. Może troszeczkę zabrakło impetu, gdyby nieco mocniej zagrał Jerzy Kudlik, gdyby biała odbiła się nieco mocniej od bandy. Komfort wbijania dwunastki byłby większy. No tutaj taki kącik nie jest, zdecydowanie nie jest potrzebny. Mniejszy kąt na wbijaniu dwunastki do środka umożliwiłby także zajęcie się bilą z niebieskim paskiem, więc troszeczkę chyba zabrakło precyzji. Zwłaszcza, że proszę bardzo, efektownie, z dolną rotacją. Zobaczmy powtórkę. Jedna banda, druga jeszcze ładnie tutaj wyprostowana biała bila na tej krótkiej bandzie. Oj, czy to nie popsuje planu Jerzemu Kudlikowi? Wydaje się, że absolutnie troszeczkę przypadkowości, która sprawia, że ten układ staje się nieco trudniejszy. Ale to będzie próba dubla. Jeden dzisiaj być może nie do końca udany. Ten natomiast, ależ tu blisko było powodzenia. No i szczęście. Szczęście Jerzego Kudlika polega na tym, że młody Dawid Jachimowski będzie miał problem z dwójką. No i to jest taka sytuacja, której rozwiązanie wymaga doświadczenia. No i proszę bardzo, przyjmuję rzuconą rękawicę gry taktycznej Dawid Jachimowski. Bardzo przytomne zagranie. Nie podpalał się. Jerzy Kudlik gra 5% tego, co potrafi, tak poważnie musi się rozegrać i będzie lepiej. No Mareczku,
Jerzy Kudlik rozegrał już, to jest zdaje się trzeci pojedynek, jest też Piotr Kudlik. Jakże miło mieć świadomość, chłopaki, że nas oglądacie. Tymczasem gra taktyczna, no i Dawid Jachimowski nie odpuszcza. Taka zuchwałość, pozytywna zuchwałość bilardowa bije z tego młodego człowieka. Co do 5%, które postuluje Marek Kudlik, powiedziałbym, że może tych procent jest trochę więcej, ale faktycznie na pewno daleko od 100. Ale też sytuacja nie była taka, aby pokazać jakieś ciekawe zagranie, jakieś 100% faktycznie. No i teraz wyobrażam sobie białą bilę właśnie gdzieś w okolicach kieszeni. Czyżby mógł zagrywać dwójkę? No zdecydowanie nie. No chyba troszeczkę wyobraźnia zawiodła Dawida Jachimowskiego. No i zdaje się, że teraz obie połówki są dyspozycyjne, dlatego czyżby jednak, a faktycznie ósemka jeszcze pozostaje problemem. No i bardzo dobre takie snukerowe zagranie. Docenimy klasę tego zagrania. Biała pod bandą, duży dystans do bil, które będzie musiał zagrywać Jachimowski. A połówka podciągnięta pod kieszeń nie daje za wygraną młody zawodnik z Rokietnicy i też odpowiada bardzo dobrym sejfem. Nie uwalnia nic swojemu rywalowi. No i przydałaby się Jerzemu Kudlikowi ta czternastka w miejscu, w którym się teraz znajduje. Wydał naprawdę ciekawą bitwę taktyczną doświadczonemu zawodnikowi Dawid Jachimowski. No to bardzo dobrze o nim świadczy. No i tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że Radek Babica maczał palce w wyszkoleniu tego młodego człowieka. No i proszę bardzo, jeszcze bardziej związana żółta z czarną. I w sumie tutaj prosi się wręcz o takie ryzyko. Można próbować wbijać dziesiątkę, bo zawsze rywal będzie miał problem w postaci żółtej kuli, chyba że jakoś wybitnie nieszczęśliwie dla Jerzego Kudlika potoczą się kule. Natomiast trudno też sobie wyobrazić, by po wbiciu dziesiątki nie mieć możliwości wbijania czternastki. Tak jest, będzie ryzyko, rozważna ta decyzja. Ryzyko zostało skalkulowane. Świetna ta perspektywa. Widzimy obu zawodników. Ładny, naprawdę ładny obrazek. I widzimy też, jak niewiele brakuje. No i jednak chyba troszeczkę pechowo. Ta trójka może uwolnić żółtą kulę i widzi to na pewno Dawid. Tak jest. Zobaczmy powtórkę. Moim zdaniem sporo pecha Jerzego Kudzika. No ale to też trzeba było wykorzystać. Idealny tutaj był kącik na to, żeby popisać się tym, czym popisał się Dawid Jachimowski. Zostawi nam jeszcze jedną kulę. Teraz dubel. No nie, tutaj nawet blisko nie było. No i teraz to już jest końcowe odliczanie od trzech w dół, tak mi się wydaje. Dawid gra więcej w snukera, ma stół w domu, piękna taktyka. To takie ciekawe doprecyzowanie, dzięki Marku. Zwracam się do Marka Antkowiaka. Czy jest sens w ogóle marnować czas na snukera, kiedy można grać w pula? Zapytam tak szowinistycznie. No nie wiem, czy to jest taka stuprocentowo doskonała decyzja, by zacząć od tej trudniejszej kuli. Zwłaszcza, że grając z górną rotacją raczej i tak przynajmniej jeden strzał będzie długi. No, jest w tym jakiś sens.
Jest przede wszystkim kapitalne wbicie, a więc porzucam to, co mówiłem. Ale tutaj dla odmiany trzeba będzie zagrać lekko. Na stół już odczuwa trudy rywalizacji po jednym pełnym dniu, więc ryzykownie Jerzy Kudlik z bardzo dużym zaufaniem do sprzętu. Może w ten sposób. Delikatnie, nie ma faulu, a więc ósemka na 2 do 0. A więc słyszymy się po przerwie. We're back on the mission. No i ciekaw jestem rozbicia Dawida Jachimowskiego. No siłą rzeczy nie był to strzał piorunujący. Raczej ryzyka, że któraś z kul pęknie, też nie było. No ale nie możemy się dziwić. Przypomnijmy, to bardzo młody gentleman. A jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, zdarzyło się na polskiej ziemi, w oficjalnych rozgrywkach najwyższego poziomu, by faktycznie Bila rozleciała się po zagraniu jednego z zawodników. Nie pomnę, który to był rok, ale to były te malownicze czasy, gdy w polskiej lidze grali m.in. Tom Storm, m.in. Rico Dix. No i właśnie Tom Storm, chociaż to jest ciekawa dość anegdota. Wtedy polska liga bilardowa pokazywana była przez nieistniejącą, zdaje się, stację Wizja TV. To zdaje się taki... Był wówczas siostrzany, braterski projekt Polsatu. No i ta liga bilardowa właśnie była tam pokazywana. No i ktoś z mądrych realizatorów stwierdził, że te bile takie super profesjonalne do bilardu źle wyglądają w kamerach, źle odbijają światło. Dlatego zastąpiono te bile. No i jak Tom Storm huknął z rozbicia, no to biała bila po prostu rozleciała się na pół. Tak to było, ale to z grubo ponad 10 lat temu. W każdym razie skupmy się na teraźniejszych wypadkach. Zdaje się, że pełne kule rozgrywa Jerzy Kudlik. Troszeczkę zatraciłem się we wspomnieniach. Proszę bardzo, Dawid Jachimowski. Pozycja symetryczna względem osi kija. Teraz chińskiego snookera do środka będzie zagrywał Jerzy Kudlik. No to jest takie zagranie, którego Dawid już by nie wykonał, z uwagi na to, że brakłoby mu kilku centymetrów, no może nawet kilkunastu centymetrów wzrostu. Korzystając, mam nadzieję, z wciąż trwającej obecności braci Kudlików, to ich zapytam, panowie, kto według was zostanie mistrzem Polski amatorów? Wielu respondentów naszej ankiety wskazuje na Tomasza Błąka, Szymona Dudę. No, ciekaw jestem, jakie jest zdanie absolutnie profesjonalistów. Teraz dynamicznie Jerzy Kudlik zatrzymał sobie białą na tej krótszej środkowej osi stołu. Merda, Jakub Merda, wspomnienie Jakuba Merda. Jakub Merda mistrzem Polski amatorów w tym roku nie zostanie. Ale pamiętam, świetny to był zawodnik, świetny junior, multimedalista, mistrzostw Polski juniorów. Zdaje się, że stypendysta, tylko nie pamiętam, czy ministerstwa,
czy jakichś bardziej lokalnych władz. No, proszę zatem Aleksandra Młodziejowskiego o doprecyzowanie swojego elaboratu. Zdaje się, że Jakub Merda reprezentował barwy Sokoła Czerwonak, potem Hadesu Poznań. Tak mi świta w każdym razie. Mogę się mylić, jeżeli ktoś będzie tak uprzejmy i mnie skoryguje, to chętnie uzupełnię swoją wiedzę o te brakujące informacje. Jest, proszę bardzo, Mateusz Rubiński, mistrz Polski z roku 2011-12. Jest przekonany o zwycięstwie Szymona Dudy. No i fajnie, Mateusz, że oglądasz. Zdaje się, że za rok będziesz mógł startować, o ile mnie pamięć nie myli. A w każdym razie żarty na bok, skupmy się na tym, co się dzieje. Zdaje się, że do szóstki składa się teraz Jerzy Kudlik. Dużo się wydarzyło. Szóstka wisi nad kieszenią. Zobaczmy powtórkę, bo chciałbym pokusić o interpretację tego zagrania. Zdaje się, że naprawdę, naprawdę trudnym strzałem, trudnym kanonem chciał się popisać teraz starszy z dżentelmenów przy stole. No i szansa otwiera się przed Dawidem Jachimowskim, czy nie za mocno? Nie, na pewno będzie miał jeszcze jedenastkę, dwunastkę, nie musiał wcale pozycjonować do dziewiątki, oczywiście jedenastkę i trzynastkę, ale teraz czy nie za szybko, czy to się troszeczkę nie wymyka spod jego kontroli? No zdecydowanie się wymknęło. Próba dubla, tutaj się zdarzyła kombinacja szóstka w kieszeni. Efekt bardzo dobry. Zamknięta łuza dla Bili Pomarańczowej, no ale zostaje tutaj kącik, z którego Jerzy Kudlik może pokombinować. A jednak taktycznie, jednak rozważnie. No i to chyba nie do końca o to chodziło, by zostawić Dawidowi możliwość wbijania żółtej kuli. Co prawda, kąt odwrotny. Jak to się stało? Jak tutaj się przydarzyła pomyłka? Zachodzę w głowę. A niech to będzie tajemnicą szeryfa. I teraz już nic nie powinno stanąć na drodze Jerzego Kudlika do zwycięstwa bez straty partii. Aha, czyli Jakub Merda też rozbił Bilę. Piotr Kudlik natomiast wierzy, że Jerzy Kudlik też jeszcze może wygrać turniej. No byłbym bardziej niż szczęśliwy, mogąc to ogłosić, drogi Piotrze. Także zobaczymy. Tymczasem mecz nam zbliża się do końca. Jeszcze dla pewności skrupulatnie wyciągnie bilet z kieszeni Jerzy Kudlik, no i czarna na 3 do 0. A więc Jerzy Kudlik odnosi pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Polski 2014.